Cześć, ja nazywam się Jacek Zięba i przygotowałem dla Was listę nowości i trików związanych z iOS 9. Ten, to oprogramowanie jest już dostępne dla deweloperów oraz beta testerów, natomiast na jesień trafi do wszystkich użytkowników. Więcej informacji na temat kompatybilnych urządzeń znajdziecie w opisie, a tymczasem przejdźmy do najważniejszych nowości. Ja myślę, że ten materiał podzielę na dwa krótsze filmy, bo po prostu jest ich o wiele więcej niż można by się było spodziewać. Gdy dostaniemy wiadomość będziemy mogli ją przesunąć w dół i podglądać sobie tutaj całą konwersację i gdy odpiszemy w ten sposób to ona dalej nie zniknie tylko będzie cały czas tutaj widoczna kiedy będziemy chcieli ją opuścić tylko nasiśniemy sobie x i już. Gdy przejdziemy z jednej aplikacji do drugiej, to podobnie jak w przypadku ES9, pojawi się w lewym górnym rogu taka ikonka powrotu do, tej, do tego poprzedniego programu, jednak nie zasłania ona teraz zasięgu oraz poziomu Wi-Fi, tak jak miało to miejsce wcześniej. Duże zmiany pojawiły się tutaj w centrum sterowania. Mamy dwie strony: jedna odpowiada za muzykę, jedna odpowiada za takie narzędzia, tak to nazwijmy. Jeżeli mamy skonfigurowany HomeKit, pojawi się również trzecia strona, której niestety pokazać Wam teraz nie mogę, ale w ten z jej będziemy mogli obsługiwać właśnie takie rzeczy jak bramy garażowe, oświetlenie w naszym mieszkaniu i tak dalej, i tak Warto dodać, że tutaj zaszły zmiany kolorystyczne z tymi przyciskami, które zostały jakby... E, otrzymały kolory znane z zegarka Apple Watch. Olbrzymie zmiany zaszły w iMessage. Gdy coś piszemy, mamy tutaj po lewej taką strzałkę, i zacznijmy właśnie od pokazania zdjęć. Od razu będziemy mogli zrobić zdjęcie tego, co, co widzi nasza kamera i w szybki sposób je wybrać. Jeżeli chcemy zaś dojść do biblioteki albo bezpośrednio otworzyć sobie ten aparat na większym ekranie, to również będziemy mogli to zrobić. Również warto zaznaczyć, że zdjęcia możemy w szybki sposób edytować. Jeżeli sobie tutaj wejdziemy, klikniemy w oznaczenia, to będziemy mieli jakieś takie właśnie do, do pomazania, jakąś lupę do naniesienia i powiększenia, do dodania tekstu, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatna funkcja. Podobnie jak w przypadku zegarka Apple Watch, otrzymamy tutaj funkcję Digital Touch, pozwala ona na naszkicowanie nam czegoś, przytrzymanie, wysłanie swojego pulsu. No i możemy coś tutaj narysować i to wysłać, jeżeli jesteśmy satysfakcjonowani, lub po prostu przytrzymać, i wtedy pojawi się pulsujące serce. W iMessage pojawiły się rozszerzenia i o ile w przypadku pierwszej bety tutaj mogliśmy takie naklejki jakby dodawać do zdjęć, no tak tutaj wygląda to zupełnie bardziej ubogo w drugiej becie. Mamy właśnie takie podpisy oraz możliwość udostępniania muzyki. Warto dodać, że duże zmiany przyszły w kwestii emoji. Jeżeli wyślemy jedną, to ona się zrobi taka duża. Natomiast tutaj będziemy mogli przytrzymując, regulować wielkość tego lub tak wysłać takie wyciszone, że ktoś będzie musiał kliknąć, żeby zobaczyć, co tam się tak naprawdę znalazło. No i mamy tutaj również to, to też takie kwestie dodatkowe, upiększające powiedzmy tę ekspresję wysyłania naszej wiadomości. Wtedy, kiedy to wyślemy, to taki efekt będzie towarzyszył i message zobaczy go oczywiście również odbiorca. Będąc już przy iMessage warto dodać, że na wiadomości możemy reagować. Tutaj wtedy pojawia się taka kilka takich ikonek, no i będziemy mogli wybrać jedną, ona wtedy zostanie oznaczona na zdjęciu. Warto dodać, że w iMessage również możemy zagnieżdżać linki z YouTube'a, Facebooka, Twittera czy nawet z Dropboxa i one, jeżeli to jest zwykły link prowadzący do strony internetowej, to on się wtedy Pojawi w ten sposób, jak tutaj widzicie. Natomiast jeżeli to jest coś, co można faktycznie zagnieździć, tak jak na przykład link z Twittera, no to będzie to wyglądać po krótkim załadowaniu w ten sposób. Ostatnią funkcją, o której chciałbym wspomnieć, jest funkcja potwierdzania odczytania dla pojedynczego odbiorcy, pojedynczej konwersacji. Wcześniej mogliśmy to włączyć lub wyłączyć dla wszystkich. W IOS 10 pojawiły się pierwsze symptomy tego, że e, będzie tryb nocny. Jak wiemy, deweloperzy znaleźli już jakieś odniesienia do tego. Jak widzimy, aplikacja zegar jest całkowicie e, ciemna, i zmiany w niej zaszły. Również tutaj pojawiła się taka funkcja do łóżka. E, no i wtedy ustalamy, ile chcemy spać, w jakie dni. No i ustalamy, kiedy ma nas wygonić program do łóżka i kiedy ma nas obudzić. Możemy też ustawić głośność tego, z jaką, jaką ma dzwonić budzik, No raz oczywiście dni, tygodnia i wtedy po prostu system będzie nam wysyłał powiadomienia, że idź już do łóżka, bo nadchodzi Twoja pora spania. Kilka zmian zaszło również w aplikacji zdjęcia. Kiedy wejdziemy sobie w szczegóły, widzimy tutaj no, zupełnie inne e, detale niż miało to miejsce e, wcześniej. E, widzimy również e, bardzo sympatyczną e, mapkę. Kiedy wejdziemy jednak e, tutaj sobie m, w ustawienia, które zostały e, zmienione, e, warto dodać, że tutaj e, mamy coś takiego jak markup, e, co pozwala właśnie na jakieś tam pisanie, bazgrolenie, po zdjęciach, tak jak to pokazywałem wcześniej w iMessage, pojawiła się również dodatkowa funkcja tutaj w świetle i nazywa się ona Blask. No i zmienia w ten sposób, jak widzicie, parametry zdjęcia. Dosyć ciekawa opcja, może się niektórym przydać. Coś na co czekało wielu użytkowników, to możliwość robienia zdjęć w czasie. Odtwarzania muzyki. Ja, oczywiście, ze względu na prawa autorskie, niczego wam tutaj puścić na głos nie mogę, ale uwierzcie, że muzyka gra, a zdjęcie można zrobić. Kiedy przejdziemy w ustawieniach, właśnie do muzyki, i tutaj sobie wejdziemy w limit głośności, pojawi się taka opcja limit głośności Unii Europejskiej czyli taki jaki rekomenduje Unia Europejska, to jest oczywiście tylko na europejskich iPhone'ach no ja go sobie wyłączyłem, bo po prostu wolę słuchać głośniej niż ciszej oczywiście ze zdrowym rozsądkiem ale cieszy fakt, że pojawiła się właśnie taka nie inna opcja czekaliśmy na to długo, ale w końcu w iOS 10 podobnie jak w Watch OS, możemy usunąć wszystkie powiadomienia, one w ogóle są inaczej grupowane niż miało to miejsce wcześniej. Jeżeli klikniemy sobie tutaj, to wymarzymy wszystkie z danego dnia przynajmniej. Także jest to ciekawa sprawa. Kiedy włączymy jakiś materiał wideo bezpośrednio w przeglądarce i on ruszy i naciśniemy tutaj minimalizację, to on nadal będzie odtwarzany, a nie tak jak w iOS 9, że się zatrzyma. Warto oczywiście wspomnieć o widżetach. Jak widzicie, tutaj zostało wszystko przeprogramowane. Te widżety wyglądają obecnie w ten sposób. Ja wyciągnąłem tutaj wszystkie widżety systemowe. Jak widzicie, jest ich o wiele więcej. Jest ciekawy widżet aktywność, są jakieś cele w mapach, mail, gdzie mamy jakieś maile od VIP-ów. Ja akurat nie korzystam z tego programu. Na mapach w pobliżu, notatki, przypomnienia, zdjęcia, transport zbiorowy w mapach, który niestety nie jest obecny w Polsce. No, niemniej jednak, dosyć ciekawe tutaj jest to rozwiązanie. Z iOS 10 zniknęła aplikacja Game Center. Znajdziemy ją teraz de facto w ustawieniach. Ja tutaj nie jestem zalogowany, no ale w zasadzie została całkowicie przeniesiona, właśnie tutaj do tego miejsca. Sporo, z map... Sporo zmian pojawiło się w aplikacji mapy. Kiedy sobie do niej wejdziemy, no od razu zauważymy, że faktycznie coś się zmieniło i wygląda to. Bardzo ciekawie mi się podoba, pokazuje również pogodę dla, dla danego obszaru. Kiedy na przykład wejdziemy sobie Pekin, to jest tutaj dobry przykład zobaczymy temperaturę powietrza oraz indeks dotyczący zanieczyszczenia powietrza na danym terenie. No i tutaj, kiedy sobie to wysuniemy, widzimy link do Wikipedii, jakieś podstawowe informacje, niestety po angielsku. Najciekawsze zdjęcia, one również są z Wikipedii pobrane, ale można je dodać. Bardzo mi się podoba ta opcja. Kiedy wybierzemy sobie trasę, widzicie, że tutaj bardzo fajnie podpowiada taki dosyć przyjemny design. Mamy Katowice, też również zdjęcia, ale ustalmy sobie trasę samochodem. No, on sobie tutaj troszeczkę pomyśli, i mamy tutaj coś takiego jak opcja jazdy samochodem, co było też dostępne wcześniej, ale w inny sposób, i możemy unikać opłat i autostrad. Wtedy ta trasa zostanie odpowiednio skorygowana. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia już w następnym odcinku, w którym pokażę kolejne triki i nowości w iOS 10.